Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w imieniu wydawnictwa EMI Katolickiej Agencji Informacyjnej na promocji książki niezwykłej z wielu powodów. Tydzień temu mieliśmy wybór kardynała Bergoglio na papieża. Nawet nie cały tydzień właśnie. I oto otrzymujemy książkę ważną. Ja nie mówię tego tylko z powodu urzędniczego optymizmu, ale przekonacie się Państwo, że ta cienka książeczka zawiera niesamowity i bogaty ładunek, dający do myślenia właściwie wszystkim, ale to myślę, że zacni prelegenci o tym dokładnie powiedzą. Książka, która, na którą składają się nie tylko wszystkie wystąpienia oficjalne papieża Franciszka, ale kilkanaście jego homilii z ostatnich lat, homilii kardynała Bergoglia, które to teksty dają, myślę, bardzo miarodajny, aczkolwiek pewnie niepełny wgląd w jego duchowość, w jego osobowość, jego rys intelektualny, duchowy i teologiczny. Pozwolą Państwo, że przywitam w sposób szczególny księdza arcybiskupa nuncjusza apostolskiego w Polsce, czyli Celestino Migliore, i wszystkich Państwa. Wszystkich z tej strony z tobą bardzo serdecznie witam, ale żeby nie przedłużać konferencji, bo wiem, że ksiądz arcybiskup się troszeczkę spieszy, na prezentację przyjdzie czas, kiedy będę przekazywał jej głos. A tymczasem bardzo uprzejmie proszę księdza arcybiskupa o podzielenie się swoimi refleksjami, może nie tyle na temat książki, która jest świeża i gorąca i dosłownie jeszcze prosto, no nie powiem z drukarni, ale ze specjalnego wydruku cyfrowego pochodzi, ale chciałbym wrócić księdza arcybiskupie na temat nadziei, bo jesteśmy na progu wciąż tego pontyfikatu. Jakie ksiądz arcybiskup nadzieje z papieżem Franciszkiem, jeśli chodzi o nowe, myślę, oblicze Kościoła wiąże? Bardzo proszę. Na tej prezentacji i gratuluję podjętej inicjatywy. Te gratulacje są szczególne także, dlatego tym razem chodzi o książeczkę lekką i przystępną. Jest to tyle wyjątkowe, że w Polsce przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Za książkę uznaje się coś, co ma przynajmniej 300-400 stron. Czytając tę sympatyczną książeczkę, zwróciłem uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to styl komunikowania się papieża, a druga to głoszona przez niego Ewangelia wiary radosnej i miłosiernej. Kościół jest po to, aby przekazywał osobowym prawdę, dobro i piękno. To słowa klucz wypowiedziane podczas sobotniego spotkania papieża Franciszka z dziennikarzami. Nowy papież ma wrodzoną zdolność komunikowania się z ludźmi, jest uszczelny w formie, prosty, lakoniczny, ale wyjątkowo skuteczny. Wypowiadane przez niego zdanie są krótkie, rytmiczne, więc dobrze się ich słucha i je czyta. Są zdecydowane w treści, jednocześnie wnikają głęboko do serca. W swoich homiliach papież potrafi nawiązać bezpośredni kontakt z słuchaczem. Ten, kto ich słucha, czy nawet tylko je czyta, zdaje się być uczestnikiem pięknego dialogu. Papież Franciszek wciąga w atmosferę osobowej komunikacji, która tworzy prawdziwy ewenement komunikacji. Ktoś
jak mi temu powiedział, że papież Franciszek, jak Di mówi, zdaje się tańczyć tango, narodowy taniec Argentyny. To jest taniec, który wymaga współuczestniczenia tańczenia. I z tej właśnie racji porównano przemówienie papieża do tango. W Argentynie jest to taniec ulicy, bardzo powszechny. I jedną z rzeczy, które leży papieżowi na sercu, jest otwieranie kościoła. To znaczy porzucanie podstawy autoreferencyjności, którą niekiedy można zaobserwować w wielu osobach i instytucjach, także kościelnych. Dla papieża komunikacja oznacza budowanie mostów. Kilka miesięcy temu w wywiadzie powiedział, że gdyby miał wybierać między kościołem złożonym z osób, które nie do końca konsekwentnie realizują ideały świętości, ale jednak wychodzą na ulicę, aby dzielić się z innymi Słowem Bożym, a kościelem złożonym z osób, które cierpią na autoreferencyjność, bez wątpienia wolałby ten pierwszy odwrót. I przez te kilka dni Ojciec Święty już nas przyzwyczaił do, powiedziałbym, nowego stylu przepowiadania. Homilie powinny być krótkie, głoszone z serca, aby mogły bez zakłóceń nieść autentyczne światło Ewangelii. Przyglądając ten zbiór homilii, przypomniałem sobie mądrą myśl Sorena Kierkegaarda. Istota wiary polega na tym, żeby patrzeć na Chrystusa jako na osobę współczesną. Jak długo będzie taka postawa, wiara pozostanie na świecie. W środku kryzysu, który zaistniał i zaistnieje na świecie i na różny sposób dotknął także miliony Argentyńczyków. W kontekście Kościoła, który także dziś, jak kiedyś Jezus idzie czyniąc dobro, ale też pokazuje słabość wielu swoich wyznawców. Słowa i świadectwo kardynała Bergoglio były jak ziarno nadziei i wiary w przyszłość. Myślę, że wielu jego wiernych, szukając jego słów, umacnianych jego przejrzystym i wspaniałym świadectwem, otrzymało światło i siłę do wyjścia z mochów kryzysu, do nabrania odwagi potrzebnej do tego, aby zmieniać rzeczywistość. Radosna i ufna wiara papieża Franciszka wpisuje się w pragnienie ożywienia wiary, które miał papież Benedykt, ogłaszając rok wiary. Benedykt bardzo podkreślał radosny aspekt wiary. A jego następca dodaje do tego jeszcze ufność, tak silną, że przynosi w górę. Dwa dni temu papież potwierdził, że jego herbem pozostaje ten, który wybrał sobie przed wielu laty, przed święceniami biskupimi. Jest na nim symbol Maryi i świętego Józefa oraz odniesienie do duchowości Ignacjańskiej, z której wyruszył
a pod spodem znamienne słowa miserando ergendo, atque ergendo. Różnie je tłumaczę na język polski, nawiązując one do Boga, które wybiera ludzi przez ukazywanie im miłosierdzia. To o tym mówił papież Franciszek. I podczas niedzielnej modlitwy Ave Pański przypomniał nam, że Bóg nigdy się nie męczy w okazywaniu miłosierdzia, to tylko będzie się czasami męczyły się, aby go odgłosić. Dziękuję bardzo księdze arcybiskupie za to słowo, świadczące także o tym, że ksiądz arcybiskup bardzo wnikliwie jeszcze przed drukiem wersję roboczą wybranych przez nas materiałów przeczytał. Dziękujemy za to słowo dotyczące otwierania kościoła, ponieważ myślę, że Państwo znajdziecie w tekście potwierdzające te słowa, tę intuicję o otwieraniu kościoła, intuicję o charakterze wręcz wstrząsającym niekiedy, ale nie będziemy tutaj otwierać Państwu przyjemności lektury. Teraz chciałbym poprosić o słowo księdza doktora Stefana Moszara Dąbrowskiego, w którego piersi bije, nie wiem czy bardziej argentyńskie, czy polskie serce, w tej chwili nie będziemy tego rozstrzygać, ale na pewno wiemy, że ksiądz mógłby nam powiedzieć coś szczególnego na temat kontekstu społeczno-politycznego, polityczno-religijnego, z którego wyrasta ksiądz, biskup i kardynał Bergoglio, z czym przychodzi, z jakim doświadczeniem jako pasterz Kościoła Powszechnego. Bardzo proszę. Na pewno bije serce katolickie, które się cieszyło w 78 roku w Argentynie za to, że papież został Polakiem, a teraz się cieszy, że ponownie, że mamy papieża z Argentyny. Myślę, że taka synteza może być, albo punktem wyjścia, ale też w jakiś sposób synteza słowa, które Ojciec Święty wczoraj powiedział do Argentyńczyków, zadzwonił na komórkę proboszcza z katedry do Sioregina, na myśl, że sam może nie wydzwaniał, nie wykręcał numeru, ale się dodzwonił do proboszcza i później te słowa poszły na plac Plaza de Mayo, czyli w Buenos Aires, w którym Ojciec Święty przekazywał wszystkim, którzy tam byli zgromadzeni na takim czuwaniu modlitewnym, przekazywał zachętę do jedności, do tego, żeby się nie kłócić i mówił, żeby taka, to jest argentyński sposób mówienia. Będą to kłopoty przy tłumaczeniu wszystkich tekstów papieża Franciszka, bo używa bardzo, pierwszy tworzyw dużo słów, co jest dość spotykane w Argentynie. I oprócz tego Hiszpanie tego do końca nie rozumieją. Mogą być różne teksty bardzo mocno wypaczone, teksty, gdzie są słowa stworzone. I mówił o tym, żeby nie ściągać skóry bliźniemu. To konkretnie oznacza nie mówić źle o bliźnim. Pytanie, dlaczego Ojciec Święty wczoraj, w tak ważny dzień, takim przesłaniem wychodzi do Argentyńczyków, żeby się nie kłócili. I pytanie, które odsyła do tego, jak to możliwe, że kraj tak bogaty jak Argentyna, bo jest to kraj bogaty 9 razy powierzchni Polski, niesamowicie żyzne ziemie, tam wystarczy, żeby trochę było deszczu i dolary spadają z nieba. Naprawdę to jest tak, te ziemie są bardzo żyzne, jak to możliwe, że ten kraj jest krajem, gdzie jest tyle nędzy i tyle biedy, i jest tyle sprzeczności i jak to możliwe, że debata polityczna, narracja jest dokładnie ta sama, co w latach 70. Może troszeczkę się zmieniła, ale po 50, po 40 latach wciąż jest podobna sytuacja. No, jest to temat, który dużo ludzi sobie zadaje pytanie. Zresztą w tych dniach mnie pytano, jaka książka o historii Argentyny, tej współczesnej, może być ciekawa do przetłumaczenia, do przybliżenia. I odpowiedź jest bardzo trudna, bo zależy kto pisał, każdy ma swoją historię napisaną, bo historia się stała też pewnym narzędziem polityki i tym samym to one no, są bardzo, się bardzo różnią między sobą. Ja tu tego bardzo w skrócie przedstawię
I zachęcam do tego, żeby tak czytać życiorys papieża, który na razie jest, no mamy ten oficjalny, mamy ten trochę, który można rozbudować i mamy ten życiorys, który będziemy poznawać, bo jest tu mnóstwo takich nieznanych rysów, których chcemy, no poznamy, na pewno poznamy bardzo głęboko. Otóż Ojciec Święty, pierwsza sprawa jest synem imigrantów, ale jest synem imigrantów z Włoch i takiej rodziny, która w wielu falach przyjeżdżała do Redemptyna. Jego dziadkowie przyjechali, niektórzy rodzeństwo dziadków, później był pewien powrót do Włoch, później na nowo powrócili do Argentyny, a więc w domu się nauczył pracowitości. To była imigracja początku XX wieku i to byli niesamowicie pracowici ludzie. On zresztą ma takie wspomnienia swoje, bardzo ciekawa książka El Jesuita, która prawdopodobnie szybko zostanie przetłumaczona, w której mówi o tym, jak jego tata bardzo szybko go posłał do pracy i jest bardzo wdzięczny, bo w pracy się nauczył solidnie pracować i poznał bardzo ciekawych ludzi, którzy zresztą mieli sposób myślenia bardzo różniący się, ale od których się dużo nauczył. Dość istotny jest rok 53, konkretnie wrzesień, 21 września 53 roku, jego powołanie, 17 lat. To jest dzień wiosny w Argentynie, 6 miesięcy przesunięcia, to jest 21 marca. Jak widzimy za oknem mamy wiosnę, my też, już nie za długo. Otóż ten dzień jest dzień studenta, Wagarowicza, różne sposoby. I otóż on opowiada, jak tego dnia chciał z kolegami pójść na spacer, ale przedtem jeszcze wpadł do kościoła i się zdecydował na spowiedź. Nie wydaje się, żeby był człowiekiem, który był blisko kościoła, ale ta spowiedź była dość szczególna i z tym się wiąże jego powołanie, a więc pewna decyzja, która później dojrzewała. 53, 17 lat. Do jezuitów wstępuje w 58. Pomiędzy jeszcze jest rok, czy może dwa lata w seminarium diecezjalne. Krótki okres studiów w Chile, później Buenos Aires. I tu mamy lata 60. Lata 60., które w Argentynie, jak zacząłem robić spis prezydentów i zmian politycznych, to jest dość złożony, dość bogaty. 55, czyli dwa lata po, miał 19 lat, obecny papież, to wtedy jest obalenie rządów Perona, który był wojskowym, ale później doszedł do władzy demokratycznej i bardzo mocne reformy społeczne, bardzo popularny był rząd, ale był popularny i dość bogata była Argentyna, szczególnie po wojnie światowej, bo karmiła Europę, ale okazuje się, że jak to w Argentynie mniej więcej co 7 lat wyliczono, że jest kryzys, także już był kryzys, 55 został obalony, wojskowi byli, później demokracja, później na nowo wojskowi 66, 6 lat wojskowi, później demokracja i później ponownie wojskowi. Do tego jeszcze można dodać podział polityczny w tych okresach demokratycznych i do tego jeszcze można dodać podział polityczny w rządach wojskowych, co czyni, że historia z punktu widzenia tło polityczne jest niezmiernie złożone i tło taki, który niekoniecznie wprowadzał wystarczający spokój, żeby kraj się mógł rozwijać. A więc kraj bardzo bogaty, który wciąż przyzywał kryzysy, a kryzysy szczególnie uderzały w bardzo szeroką, w bardzo dużo ludzi. I to, co jest widoczne, dziś jest widoczne, ale było widoczne też i w tamtych czasach, że Buenos Aires, będąc bardzo bogatym miastem, naprawdę są dzielnice Buenos Aires, które nie mogą konkurować z Paryżem, czy mogą konkurować z Rzymem, czy innymi stolicami Europy,
ale są bardzo blisko dzielnice takich, które no, są niezmiennie ubogi. W Argentynie jedna z takich rzeczy, która może troszeczkę dziwić, że jest mało billboardów, a to wynika z tego, że billboardy ludzie kradną, żeby zrobić sobie z tego dach. A więc to jest takie no, dość obrazowe pokazanie, że, no, że są ludzie, którzy żyją pod billboardem. Klimat jest inny, sytuacja no, no, jest, no, ale jest to na XXI wiek no, bardzo mocny kontrast. Otóż w takich okolicznościach dojrzewa kapłaństwo obecnego papieża, zostaje wyświęcone w 1969 roku, później jeszcze okres formacji, studiów i 73-79, tu trzeba zwrócić uwagę na wiek, miał 36 lat, został prowincjałem jezuitów w Argentynie. W bardzo trudnym okresie, 73, jak już mówiłem, zaczęły się rządy demokratyczne i rządy demokratyczne, które były niezmiernie chaotyczne, bo tu się pokrywało z całym niepokojem Ameryki Południowej. Trzeba pamiętać, końcówka lat 60. Che Guevara, który zresztą był z Argentyny, trzeba pamiętać o Kubie, trzeba pamiętać o tym, że zimna wojna, to ona była zimna w niektórych miejscach, ale na obrzeżach była niezmiernie gorąca. Trzeba pamiętać o tym, że Sobór Watykański II i reforma soborowa w wielu miejscach była wprowadzona jako mocne zaangażowanie społeczne, ale bardzo łatwo było to zaangażowanie społeczne wiązać, bardzo trudno było nie związać się z jakąś dialektyką marksistowską. Bardzo złożony problem teologii wyzwolenia, który jak dobrze wiemy są no, różne teologie wyzwolenia. Jeszcze nie ma tego klarownego przekazu i nauczania Stolicy Świętej, który jest dużo późniejszy, to są lata 80. A więc w tym kontekście 73-79, młode, 36 lat na początku, obecny papież pełnił funkcje dość ważne w zakonie jezuickim w Argentynie. Jezuici też byli dość zróżnicowani, to nie to samo jezuici w Argentynie, a w Ameryce Centralnej, gdzie byli mocno zaangażowani, przynajmniej w niektórych krajach, w taki nurt marksistowski. Później mamy lata 80-86, mieszka w Buenos Aires. To są lata troszeczkę spokojniejsze relatywnie, nie w sensie 82 mamy wojnę Falklandy i zakończenie junty wojskowych, kompromitacja wojskowych, przejście rządy demokratyczne, 83. W tym okresie obecny papież był bardzo blisko, no nauczał, a więc coś co było bardzo, bardzo blisko ludzi, bo jako nauczyciel był bardzo blisko. Później krótki czas w Niemczech i powrót do Argentyny, 87 pewno do 92 jest w Kordowie, czyli daleko od stolicy. Kordowa jest trzecim lub drugim miastem w Argentynie i tam był proboszczem, pełnił funkcję proboszcza, spowiednika, też bardzo blisko ludzi. I później mamy taką datę troszeczkę tajemniczą, 92, i to jest wielkie pytanie. Pytań jest bardzo dużo, no i pytań, na te pytania jest no, trudno odpowiedzieć i łatwo się pomylić, bo nie przewidzieli dziennikarze wyboru tego papieża i prawdopodobnie dużo tych odpowiedzi, które dziś znajdujemy, to one są absolutnie niewystarczające albo błędne. 92 rok, maj, zostaje nominowany on, który jest w Kordowie, czyli 800 km od stolicy Buenos Aires, zostaje nominowany jako pomocniczy w Buenos Aires. Dlaczego nuncjusz, czy właśnie zwrócili uwagę na niego, jak to jest z tą nominacją?
Później współpracował przy kardynale Buenos Aires. 97 rok zostaje właśnie mianowany sprawem do sukcesji i później zostaje kardynałem Buenos Aires. 2001, przyspieszamy, bo 2001 jest wielki kryzys w Argentynie, który się nazywa Corralito. Corralito to oznacza zamknięcie zwierząt i niewypuszczanie ich. Ale to konkretnie oznaczało, że pieniądze, które były w bankach, nie można było wyciągać i po 6 miesiącach zostały oddane, ale 30% tego, co ktoś miał w banku. Czyli dość, no, dość oryginalny sposób pobierania podatków przez kryzys, bardzo poważny kryzys. I ten kryzys oczywiście uderzył w tych najbiedniejszych i kardynał Buenos Aires mocno się zaangażował i zaangażował cały Kościół w pomoc potrzebującym. 2000, cała dekada, te pierwsze 10 lat, to coraz częściej przypominał arcybiskup Buenos Aires, że przyjęcie władzy oznacza przyjęcie odpowiedzialności władzy, czyli dźwiganie władzy, i przypominał to rządom dość populistycznym. I w 2010, gdy były dyskusje na temat zmian co do prawa rodziny, to bardzo ostro właśnie przypominał o tym, że tu chodzi o obronę człowieka i że to nie są sprawy polityczne, tylko to są sprawy związane z obroną człowieka, obroną rodziny i obroną tych najsłabszych. Jak widać, sytuacja Argentyny to jest trudna i tu jeszcze tylko, żeby zakończyć, papież mówi, że bardziej niż tango mu się podoba milonga. Bardzo dziękuję. Co to jest milonga? Różnica między milongiem i... Nie, to już jest, właśnie tu się kłócą ludzie. Właśnie tu jest problem, że jedni za tango, drudzy za milonga. Bardzo dziękuję księdzu za radosne zakończenie skomplikowanej historii Argentyny, tego rysu historycznego. Teraz wracamy bezpośrednio znowu do książki. Bardzo proszę, pan Piotr Sławek, redaktor naczelny wydawnictwa M, o nadzieje związane z tą publikacją i bardziej konkretne i przyziemne rzeczy typu nakład oraz od kiedy w kioskach. Gdzie? Czy w kioskach, czy w księgarniach? Tak. Chciałbym tylko moim doświadczeniem samych niezwykłych tekstów, to myślę, że jest coś niezwykłego, jeśli chodzi o Ojca Świętego. Pracuję od 20 lat w wydawnictwie. Pracowałem nad 16 tomami dzieł zebranych Jana Pawła II, też sporo książek Benedykta XVI wydaliśmy jeszcze wcześniej Ratzingera. I teraz to, co jest charakterystyczne, to mogę powiedzieć na tyle, ile poznałem w tym krótkim czasie, że te teksty Ojca Świętego, jako Ojca Świętego, jako kardynała, to jest dynamik. To jest prawdziwy dynamik. To wiązało się z tym, że żeby zdążyć na czas, musiałem mieć kilka nieprzespanych nocy. Działały lepiej jak kawa. To były bardzo mocne teksty i żeby zrobić było stopniu, bardzo króciutko, przynajmniej jakieś fragmenty. Klerykalizacja Kościoła to buda faryzejska. Ci, co mówią, chodźcie do środka, to damy wam wskazówki, a ci, którzy nie wchodzą, już dla nas nie istnieją. Są faryzeuszami. Jezus pokazuje nam inną drogę. Trzeba wyjść, by dawać świadectwo. Wyjść i zainteresować się bratem. Wyjść, by podzielić się, wyjść, by zrozumieć brata i jego sytuację. Na przekór obłudnym faryzeuszom Jezus obcuje z celnikami i grzesznikami. Nie dla hipokryzji. Nie obłudnemu klerykalizmowi. Nie duchowi świata. Ponieważ te rzeczy dowodzą, że ktoś jest bardziej urzędnikiem niż człowiekiem Ewangelii. On miał bardzo dobry, i to widać, kontakt z ludźmi ubogimi, prostymi. Też króciutki fragment. Była taka babcia w sanktuarium, która się chciała spowiadać w języku kardynała. Mówi tak. Babciu, bo u nas tak się zwraca do ludzi starszych. Czy chcesz się wyspowiadać? Powiedziała mi tak. Ale jeśli nie masz grzechów? A ona odpowiedziała, wszyscy mamy grzechy. Ale może Pan Bóg tobie nie wybaczy. Odpowiedziała mi z całą pewnością. Pan wybacza wszystko. Ale skąd Pani to wie? Gdyby Pan nie wybaczał wszystkiego,
świat by już nie istniał. Miałem ochotę zapytać, czy pani studiowała na Uniwersytecie Gregoriańskim? Bo to jest mądrość, jaką daje Duch Święty. Mądrość wewnętrzna nastawiona na Boże miłosierdzie. Nie zapominajmy, że tego słowa Bóg nigdy nie przestaje nam przebaczać. Ojcze, na czym polega więc problem? Problem polega na tym, że my mamy dosyć. Nie chcemy prosić o przebaczenie. On nigdy nie przestaje przebaczać, ale my czasami przestajemy prosić o przebaczenie. On ujmuje te sprawy w bardzo prosty sposób, w sposób wspaniały. Tutaj jest świetna homilia na Wielki Post, jest wspaniała homilia w Biblii Paschalnej, gdzie mówi o potędze wiary, mówi o zagrożeniach związanych z brakiem nadziei. No, to jest lektura według mnie fascynująca. Z takich spraw już bardziej konkretnych, teraz jest taki nakład sygnalny, w czwartek odbieramy nakład 40-tysięczny. Wydaje mi się, że nie jest to duży nakład, jak na zainteresowanie. On powinien być dostępny w księgarniach w piątek, w kioskach ruchu też będzie, więc wszystkich zachęcam do obcowania z tymi tekstami. Sądzę, że bardzo warto, bo to są teksty jak dynamik. Bardzo dziękuję. Jedną z osób, która bezpośrednio jest odpowiedzialna za spolszczenie niełatwych tekstów, jest pan Javier Bordas, oprócz tłumacza drugiego Krzysztofa Gołębiowskiego z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Pana Javiera albo pana Xaviera mamy tutaj przy sobie i dziękujemy za jego obecność. I proszę powiedzieć, na czym polega, bo już ksiądz Stefan Morzaro-Noworowski mówił o specyfice hiszpańszczyzny kardynała Bergoglio. Czy pan również miał jakieś z tym związane problemy? A jeśli tak, to z czym największe? Bardzo proszę. Tak, właśnie jak ksiądz Stefan powiedział, tłumaczyć teksty naszego papieża, ale jeszcze jako kardynała, jest niełatwo, mimo że on używa taki język, przez ten język, który używa, widać jego silne pragnienie, żeby być zawsze bardzo bliskim ludziom. Używa taki język właśnie potoczny. Łatwe przykłady, ale z tym się wiąże, że on czasami używa zwrotów z ludzi wziętych, które na przykład w Hiszpanii nie mamy. Ja jestem z Hiszpanii, ale na szczęście on, jak wprowadza właśnie taki zwrot, to później w akapicie wyjaśnia, bo ten zwrot jest jakby jakaś ilustracja jakiegoś pojęcia ważnego, nie? I czasami ilustracja łatwiej tłumaczy niż same słowa, nie? Ale on to jakoś uzupełnia później. Ale to jest prawda, że język hiszpański jest w całej Ameryce w tej chwili wszechobecny, ale to, że my mamy wspólny język, my jako Hiszpanie i Argentyńczycy na przykład, to nie znaczy, że to jest taka sama mentalność. To jest spore wyzwanie tłumaczyć papieża, ale też bardzo dobrą przygodę w sensie ducha, nie? Bo w trakcie tłumaczenia, jak się tłumaczy, to trzeba naprawdę wejść w treść. I są mocne, jak pan Piotr właśnie mówił, są bardzo mocne treści tutaj. I czasami to właśnie tłumacząc, właśnie przeżywałem jakby ważność, żeby nie przeoczyć ciąg, albo złagodzić, bo czasami to, no na przykład już z tej pierwszej mszy w kaplicy Sykstyńskiej, ja widziałem, jak ten ksiądz, który tłumaczył, miał trudności, bo to niektóre słowa, które papież używał, były no mocne takie i tak pierwsza reakcja jest właśnie tłumacza, żeby to było poprawnie, a czasami jakby niepoprawny był, jakby, nie?
w tym sensie. Też używam, z językami jest tak, że czasami po polsku jest jedno słowo, które bardzo ładnie przekazuje coś, co po hiszpańsku nie ma. I odwrotnie. I tego jest dużo. Więc tutaj będzie też z papieżem będzie taki problem, że on używa często słowa, które trzeba będzie jakieś polskie odpowiedniki, nawet czasami jakby przyzwyczaić się do pewnych terminów, nie? Na przykład w Aniu Pańskich w niedzielę, jeśli dobrze, nie, wczoraj na mszy inauguracji pontyfikatu, to bardzo często powtarzał słowo po włosku, jeżeli dobrze pamiętam, tenereza, czyli ternura po hiszpańsku. To jest chyba po polsku czułość. Ale nie dokładnie, właśnie, bo on mówił, żeby się nie bać, być czuło. No to po polsku to coś... Można mówić wrażliwość. Tak. Więc mamy taki typu właśnie trudności. Ja bym jeszcze wszedł w słowo, że nie wiem jaki procent, ale myślę, że 20-30% to jest gestykulacja. I teksty, na przykład ten tekst do kardynałów, wygłoszone po włosku, ale bez czytania, w tłumaczeniu polskim, to jest 30% tego, co jest tekst na żywo, który, no, gestykulacja i całe właśnie jego teksty wygłoszone, później spisane, no to tracą siłę, bo jest bardzo dużo skrótów myślowych. Ale jeszcze jako ostatnia rzecz, którą bym powiedział, wczoraj właśnie mówił dużo o tej czułości, wrażliwości i słowo kustodiary, to jest opiekować się, ale w sensie właśnie i mi się wydaje, że tu w jego przekazie jest coś, co w Europie w dużej mierze straciliśmy właśnie przez ten proces dehumanizacji, który na Zachodzie bardziej niż tutaj, nie? Ale w Argentynie, w Brazylii, jak się tam jedzie, to ludzie są, no, przyjmują człowieka z taką czułością i on właśnie w jego słowach widać to jego pragnienie tej bliskości z człowiekiem, tej opieki, tej czułości, tej wrażliwości, tego miłosierdzia. W różny sposób to przekazuje, nie? Ale ta bliskość. Tak. Bardzo dziękuję. Myślę, że pan Javier przecierał oczy ze zdumienia jako tłumacz, czy rzeczywiście to, co przetłumaczył, mógł powiedzieć kardynał Kościoła katolickiego. Myśmy, czytając to po polsku, też mieli takie wrażenia, czy to rzeczywiście dobrze zostało przetłumaczone, ale wierzymy, że rzeczywiście dobrze i cieszymy się, że rzeczywiście zostało powiedziane to, co powiedziane zostało, a pan Piotr dał próbkę tych tekstów, tam jest wiele teren, zapewniamy państwa. Współwydawcą, jak wszyscy wiemy, jest Katolicka Agencja Informacyjna. Redaktor naczelny Marcin Przyciszewski, kilkakrotnie pisałeś Marcinie o tym, że i wyrażałeś nadzieję, że papież Franciszek zachęca i nawołuje do odkrycia źródeł chrześcijaństwa, do odkrycia i podążania tego radykalizmu ewangelicznego. Co w takim razie rodzi się pytanie skomplikowane, ale krótkie. Miałby to oznaczać w realiach Kościoła powszechnego i polskiego, Kościoła w Polsce. Tak, ja może bym zaczął od pewnego przytoczenia pewnego cytatu księdza Moszolo Dąbrowskiego. Słyszałem to w telewizji kilka dni temu w jednym z wywiadów, a tutaj ksiądz sam siebie nie zacytował, więc ja zacytuję. Mianowicie ksiądz tłumaczył w jednym z wywiadów, co oznacza po polsku miasto, z którego pochodzi i którego arcybiskupem był papież Franciszek, Buenos Aires, czyli po prostu świeże powietrze. I ja ten początek pontyfikatu właśnie dokładnie tak odbieram, jako jakiś, mówiąc po świecku, powiew świeżego powietrza w Kościele, mówiąc bardziej religijnie, po prostu ewidentny, namacalny, dotykalny powiew Ducha Świętego. No, przepraszam, że tak mówię, ale tak to po prostu czuję i odbieram. I co dla mnie oznacza na przykład to imię Franciszek, które
wybiera zresztą jako pierwszy papież kardynał Bergoglio. Znaczy, to nie oznacza, że on jest wyłącznie jakimś miłośnikiem czy fanem, jak to się mówi, świętego Franciszka i chce tego swojego ulubionego świętego pomować. Jest to przede wszystkim, tak jak to rozumiem, jeżeli źle to ksiądz nuncjusz sprostuje oczywiście, jako radykalny powrót po prostu do Ewangelii. Analogicznie, patrząc troszkę poprzez pryzmat historii świata i Kościoła, do tego powrotu do Ewangelii, jaki dokonał się w Kościele Powszechnym mniej więcej 800 lat temu, na początku wieku XIII, wraz ze świadectwem niezwykłym właśnie biedaczyny z Asyżu, świętego Dominika, także powstaniem mendykantów, czyli tak zwanych zakonów żebraczych. I o co to chodziło, tak mówiąc najkrócej absolutnie? Mianowicie, że można powiedzieć tak, że w Europie w wiekach 8-10 nastąpiła pierwsza ewangelizacja, chrystianizacja. Ówczesne państwa, księstwa i tak dalej, europejskie ludy zostały schrystianizowane. Natomiast po tych kilkuset latach, to jest koniec wieku XII-XIII, następuje pewien kryzys Kościoła, który nie jest wewnętrznym kryzysem instytucji, tak jakby niektórzy to chcieli interpretować, ale można powiedzieć, patrząc na tamten czas, że ówczesne chrześcijaństwo, ówczesny Kościół dochodzi do jakichś granic możliwości ewangelizacji społeczeństw europejskich i te siły ewangelizacyjne w naturalny sposób jakoś się wypalają po prostu. I ta cała reforma dokonana przez właśnie założycieli tych zgromadzeń świętego Franciszka Dominika polega na tym, że Kościół się uwalnia od pewnego bagażu feudalnego, w który został mocno wpisany, odnajduje zupełnie nowe siły, a tą nową siłą jest po prostu Ewangelia traktowana w sposób absolutnie dosłowny i poważny. I te masy nowych zakonników, można powiedzieć, właśnie franciszkanów, dominikanów, za pomocą innych środków głoszą tą samą Ewangelię. Oczywiście nic nie zmieniają w doktrynie Kościoła, ani na jotę, ale w sposób niezwykle przekonujący dla ówczesnych społeczeństw, dla ówczesnych ludzi, to są te miasta, które się kształtują i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę wchodzić w szczegóły, że w każdym razie ja bym to porównał, idziemy 800 lat dalej, do sytuacji obecnej, że mamy wrażenie, szczególnie w tych starych kulturach europejskiej, że pewne siły ewangelizacyjne Kościoła, chrześcijaństwa jakoś dochodzą do kresu swoich możliwości i potrzebne jest coś nowego, co będzie tym samym absolutnie. Tu nie chodzi o reformę nauczania, ale to czego się tam niektóre media dopominają i tak dalej, ale o wzbogacenie tego świadectwa Kościoła o ten styl franciszkański, czyli radykalnego powrotu do Ewangelii, Kościoła posługującego się środkami ubogimi, rzeczywiście zniewalającego siłą tej piękna, tej prawdy, jaką człowiek współczesny musi być zniewolony siłą piękna tej prawdy, jaką Kościół głosi. I myślę, że właśnie pontyfikat Franciszka, mam nadzieję, idzie dokładnie w tym kierunku i w związku z tym jest jakąś wielką szansą. I znowu próbując dokonać pewnej syntezy, no, wpisuje się w to kontinuum tych wielkich pontyfikatów, zacznijmy od Jana 23 i Pawła 6, to jest ten okres wielkiej reformy soborowej. Później mamy Jana Pawła II, już pomijając Jana Pawła I, bo to było króciutko, pontyfikat wielkiego świadectwa wzbogacającego to przesłanie Kościoła, ten rys antropologiczny, czyli Kościół z człowiekiem broniący godności człowieka. Później pontyfikat Benedykta XVI wzbogacający, znowuż to kontinuum, o pojęcie prawdy w świecie, który coraz bardziej się relatywizuje, człowiek się coraz bardziej gubi. Jest ta prawda ewangeliczna i nauczania Kościoła, który trzeba zdecydowanie bronić. I teraz nowy rys Kościoła, właśnie chyba ubogiego. I tu bym jeszcze jedno zdanie dosłownie powiedział, bo ja sam się bardzo cieszę po prostu z tego wyboru, dlatego że najlepsze lata życia, jeszcze przed pracą dziennikarską w kraju, spędziłem, to było około 15-20 lat, z ludźmi upośledzonymi, niepełnosprawnymi, głównie upośledzonymi umysłowo. To
najwięcej nikogo tu nie obrażając, najlepsi moi przyjaciele to są upośledzeni umysłowo, czyli można powiedzieć ci ubodzy, ci doświadczeni cierpieniem i tak dalej. I wspólnoty, w których miałem okazję z nimi być i żyć, wiara, światła, roka i tak dalej, że jest jakaś tajemnica po prostu wyjątkowości Kościoła, piękna Kościoła i głębi jego świadectwa, jeżeli on jest sam skoncentrowany wokół ubogich. Jest to coś niesamowitego po prostu. I myślę, że ten wymiar pomoże nam odkryć oczywiście Franciszek, także wzbogacając nauczanie społeczne o ten radykalizm, no, troski, solidarności z drugimi i tak dalej. To, co zresztą jest mocno już w ostatniej encyklice społecznej Benedykta XVI, ale myślę, że tu będzie też wielki kolejny etap nauczania społecznego Kościoła. Bardzo dziękuję. No i książka to Państwu po prostu pokazuje. No. Chociaż są tam takie cytaty, których, no, które też Państwem wstrząsną. No. Wstrząsną wszystkimi w Kościele, myślę, niezależnie od stanu. Niezależnie od stanu i do tego, co w Kościele robią. A myślę, że tymi poza Kościołem mogą wstrząsnąć również. Bardzo dziękuję Marcinowi Brzeziszewskiemu. Ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin, nie potrzeba go przedstawiać. Ojciec Stanisław na pewno wolałby, żeby papieżem został dominikanin, ale skoro już się stało, jak się stało, jakoś trzeba z tym żyć. Ojciec Stanisław twórczo. Nie, stoi. Ojciec może prowadzić, mówiąc, że to nie tylko Franciszek, ale też Dominik. Ojciec Stanisław pokorze liście franciszkańskie, z tym faktem się pogodził i w mediach bardzo często możemy bardzo kompetentny i rzetelny komentarz na temat nowego również pontyfikatu słuchać. Ale chciałem zapytać ojcze Stanisławie, może nie tylko sylwetkę samego papieża, bo to już mówiliśmy dosyć sporo w zasadzie prelegenci, ale jak odbierasz Stanisławie recepcję, by tak powiedzieć, medialną tego papieża? Bo mieliśmy, że tak powiem, franciszkański festiwal w telewizji. Jak to odbierasz? Czy jest coś symptomatycznego i czy są jakieś niebezpieczeństwa, jakieś mielizny, które nam dziennikarzom w tym odbiorze Franciszka grożą? Myślę, że najpierw mieliśmy bardzo różne wypowiedzi, również takie wypowiedzi, które wstrząsały, skandaliczne, pokazujące na bardzo uproszczoną wizję świata i to, co jest często może zaprzeczeniem zawodu dziennikarskiego, czyli nie szukaniem prawdy. Ktoś coś przeczytał w Wikipedii i potem od razu rzucił oszczerstwa niesprawdzone, nie zdając sobie sprawy z tego bardzo złożonego kontekstu, o którym ksiądz Stefan wspomniał, o tym bardzo złożonym kontekście, również polemiki politycznej, którą Argentyna przeżywała, przeżywa, konflikty wewnętrzne, które sprawiają, że padło bardzo wiele oskarżeń, często niesprawdzonych. Więc tutaj trzeba powiedzieć jasno, że taka sytuacja, w której dziennikarz bezmyślnie powtarza jakieś stereotypy, jest sytuacją głęboko krzywdzącą. Natomiast myślę, że wszystkich ludzi mediów ujęły gesty, to znaczy świadomość tego, że pontyfikat ma oczywiście wielkie znaczenie w przekazywaniu prawdy. Papież Benedykt nas do tego przyzwyczaił, zafascynowania i ja przyznam, że będzie mi osobiście brakowało tego wykładu papieża Benedykta i jego kateches, chociaż też wydaje mi się, że to trzeba jasno, wyraźnie powiedzieć. To nie oznacza, że całe dziedzictwo papieża Benedykta można wrzucić do kosza. Wręcz przeciwnie, ono cały czas nas, myślę, będzie karmiło, tak jak kaskami, też i nauczanie Jana Pawła II. Natomiast pontyfikat ma także znaczenie gestów, o których tutaj mówiliśmy. I te gesty, zwłaszcza media elektroniczne, telewizja, bardzo wyraźnie dostrzegła. To jest też może okazja przez ten miesiąc świeżego powietrza w mediach. Czasami tak. Ludzie mediów często mają tak utarte klisze, czasami tak słyszymy no, te same pytania właśnie dotyczące tego, czy papież zmieni moralność, czy na przykład ogłosi, że od niedzieli wielkanocnej nie obowiązuje prawo grawitacji. No, nawet gdyby ogłosił, nie wiem, jakie tego byłyby konsekwencje. Więc czasami pytania są stawiane mniej więcej w ten sposób. Myślę, że ta umiejętność krytycznego odbioru mediów jest tutaj szczególnie istotna, ale również wymagająca od ludzi mediów, żeby mieć świadomość, jesteśmy tymi, którzy mają służyć, wyjaśniać, informować,
ale właśnie też pomagać w zrozumieniu tego, co jest najgłębsze i najistotniejsze. Myślę, że dość tego gadania. Państwo macie dość słów. Ależ ojcze, jakiego tam gadania. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, to zapraszam w tej chwili, bo myślę, że ileś tam pytań się zrodziło. Nie mam za dużo czasu, ale na kilka pytań na pewno tak. Bardzo proszę o ich zadawanie, gdyby ktoś z Państwa mógł i miał ochotę. Proszę uprzejmie. Mogę zapytać. Laik, nie dziennikarz, taka myśl się zrodziła, bo mamy taką sytuację specyficzną, to znaczy żyje poprzednik obecnego papieża i to chyba do księdza arcybiskupa jest pytanie, czy istnieją jakieś kanały komunikacji, że tak powiem, między poprzednikiem a następcą teraz na ten czas. Jak to może wyglądać? Bo mi się wydaje, że są dwie osobowości, które się mogą uzupełniać, prawda? I to by było ciekawe. Zanim się zaraz odpowie, to ja może od razu wyjaśnię, że ojciec święty Franciszek wykonał kilka rozmów telefonicznych. No wiemy to, już w wieku to swojego wyboru, łącznie i potem, ale też i wczoraj przy okazji imienin, więc złożył, a w najbliższą sobotę będzie to okazja do spotkania sam na sam. To znaczy, takie instytucjonalne, na źle się wyraziłam, przepraszam. To jest ta okazja, natomiast na pewno Państwo zdajecie sobie z tego sprawę, że Ojciec Święty Benedykt XVI jasno wyraźnie zapowiedział, że usuwa się, zresztą kardynał Ravasi użył tego porównania, trochę na górę, żeby jak Mojżesz modlić się za Kościół. Więc to jest powołanie, które przyjął. Natomiast pewnie będą dziennikarze, którzy będą natychmiast informowali, o czym była mowa. I tutaj też prośba, żeby być krytycznym wobec takich doniesień, czasami bardzo sensacyjnych. Media to kochają. Ja rozumiem, że wobec wypowiedzi rzecznika stolicy apostolskiej ksiądz arcybiskup już nie powiedział. Wobec wypowiedzi przedstawiciela świętej inkwizycji. Ja mam taką refleksję. Padła taka informacja przy Dziesiątym, że w pewnym okresie nasz obecny ojciec święty studiował chemię. To były jakieś początki, ale wydaje mi się, że samo to zainteresowanie się chemią świadczy o jego takim konkretnym charakterze, takim konkretnym podejściu do życia. I to widzę również tylko jakimś takim postępowaniem, jest punktem konkretnym, nie rozciąga pewnych spraw, tak jak ksiądz mówił i jak wszyscy wcześniej zaznaczali, to ma na pewno wpływ na jego charakter, również to zainteresowanie, które może było krótkie. A dlatego mówię o tym, ponieważ sama jestem chemikiem. Na ten temat jest jego biografii, co jest taką rozmową, tą jezuita cytowano. I on tam mówi, że to jego rodzice, on skończył technikum chemiczne, nie studia wyższe, tylko technikum, ale taki przedłużony trochę. I pracował jeszcze, gdy się uczył podczas wakacji. I on tam cytuje, ta anegdota jest troszeczkę dłuższa, ale że jakieś tam próby laboratoryjne naciągał i jego przełożona mu zwróciła uwagę na to, że tak nie może być, że to trzeba solidnie robić. I mówi, że pomimo tego, że ona miała poglądy komunistyczne, to dużo z niej się nauczyłem, żeby solidnie i pracować. Także myślę, że to jak najbardziej, że się nauczył solidności. Czy ktoś z Państwa jeszcze jakieś pytanie miałby? Mam nadzieję, że to oznacza, że wyczerpaliśmy temat, a nie Państwa cierpliwość, chociaż na pewno jeszcze bardzo wiele wątków się będzie przewijało. Czekamy na kolejne książki, a przede wszystkim polecamy tę, która jest. I życzymy owocnych wstrząsów. Dziękuję bardzo serdecznie.